Dzisiaj w Kędzierzynie Koźlu gościliśmy niezwykłego gościa, pani Kazimiera Sztuka. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo to już godziny wieczorne, ale spotkanie się trochę przedłużyło. Jest pani optymistką czy pesymistką? Ja jestem optymistką-pesymistką. Ale co to znaczy? To znaczy, że widzę, że sytuacja jest zła, ale jestem pewna, że można ją zmienić na lepszą. Ale obie strony wyraźnie do mnie docierają. No tak, ale która przeważa, bo to jednak nie da się zbyć tak, zawsze musi być ten jakiś punkt krytyczny. Optymizm. Jednak. No dobrze, dzisiejsze spotkanie było zatytułowane Demokracja z kobietą. Co to tak naprawdę znaczy, że demokracja jest kobietą? No, myślę, że chodzi o to, że kobiety dosyć późno się stały uczestniczkami demokracji. Pierwotnie polis to była wspólnota wolnych obywateli mężczyzn, więc kiedy mówimy demokracja jest kobietą, to ciągle oznacza tyle, demokracja jest tym, który jest słabszy, to znaczy w cudzysłowie, to znaczy jest tym, którego prawa obywatelskie ciągle są kwestionowane. I jeżeli kobietom jest dobrze w systemie demokratycznym i cieszą się pełnią praw, to znaczy, że demokracja dobrze działa. A jeżeli nie, to znaczy, że demokracja nie działa. Więc demokracja jest kobietą, bo prawa kobiet są jakby papierkiem lakmusowym na demokrację. No ale z drugiej strony Szwajcarzy, właśnie tak próbuję to sobie przetworzyć, ale przypominam sobie, że Szwajcarzy dopiero w 71 roku przyznali, ostatni kanton przyznał prawa obywatelskie kobietom, a oni sobie chyba żyją bardzo dobrze, są szczęśliwi, mają te wszystkie wskaźniki całkiem wysokie. To znaczy, czy ta demokracja jest potrzebna, żeby być szczęśliwym? Może nie. No, wie pan, demokracja jest potrzebna, żeby być szczęśliwym, jak sądzę, dlatego że jeżeli spojrzymy tak na mapę świata, to tam, gdzie nie ma systemów demokratycznych, tam jest kobietom naprawdę źle, ludziom, ale kobietom zwłaszcza. I myślę, że jeżeli idzie o Szwajcarię, to co prawda niektóre kantony rzeczywiście przyznały prawa wyborcze kobietom w 70-tych latach, ale od tamtej pory poszli do przodu jak burza. No tak, rzeczywiście. Nawet podobno szklanych sufitów tam nie mają tak dużo jak u nas. Ale właśnie, pani no wręcz jedna z twarzy ruchu feministycznego w Polsce, a dzisiaj pani przyjechała do Kędzierzyna Koźla i mówi pani, że nie lubi pani kobiet, bo wcale nie są takie dobre jak mężczyźni. Że wcale nie są lepsze od mężczyzn, przepraszam, jeszcze gorzej. Nie, nie, ja uwielbiam kobiety i naprawdę wierzę w solidarność kobiet, ale są, ale poglądy równościowe i w ogóle popieranie praw mniejszości i kobiet, to nie jest rzecz zależna od płci. Są mężczyźni, którzy są wyznawcami równości, chcą równości dla wszystkich i kobiety, które, jak pani premier Beata Szydło, nie jest solidarna z kobietami i nie chce równości. A może to jest tak, że pani po prostu chce mieć jedną wizję kobiety, a może kobieta siedząca w domu, wychowująca dzieci i pieląca te skarpetki i majtki swojemu mężczyźnie, też może być szczęśliwa. Dlaczego na siłę musi zaraz być działaczką, polityczką? Po pierwsze, kobieta wychowująca dzieci nie siedzi w domu, tylko ma pełne ręce roboty. Wiedziałem, że podpadnę, wiedziałem, że to się nie uda. Biega. A po drugie, feminizm polega na tym, że każda kobieta powinna robić to, na co ma ochotę i w czym się dobrze czuje. Więc jeżeli nie chce pracować zarobkowo, stać ją na to, żeby nie pracować zarobkowo i poświęca się wychowaniu dzieci, to jest jej szczęście, to ja jestem szczęśliwa razem z nią. A może pani Beata Szydło jest szczęśliwa, pracując właśnie w taki sposób, jaki pracuje? Pani Beata Szydło jest szczęśliwa, służąc systemowi, który dyskryminuje kobiety i mniejszości seksualne, i ludzi niekatolików, ateistów. Pani Beata Szydło po prostu jest bardzo szczęśliwa, bo służy prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i swojej partii i mogłaby w tym celu zadeptać każdego. Czyli kobiety są czasami bardziej bezwzględne od mężczyzn. Mówiła pani też o tym, że kobiety nie potrafią tak zespołowo grać jak mężczyźni. Nie, kobiety uczą się zespołowych postaw, dlatego że przez wieki nas tego nie uczono. Mężczyźni zdobywają swoje szlify przywódcze w grach zespołowych, takich jak piłka nożna. Zresztą polityka jest bardzo często porównywana do piłki nożnej, a nie jest porównywana do szydełkowania, dziargania i darcia pierza. Dlatego że nie kojarzy nam się to w ogóle z polityką. Nie, kobiety nie są bardziej bezwzględne od mężczyzn. Kobiety
kobiety po prostu są takie same. Jeżeli mają równe prawa i równy dostęp do władzy, to mogą się spełniać i w dobru, i w złu, jak im się podoba. Na to polega ta równość. Ale na koniec jeszcze przejdźmy do kędzierzyńskich akcentów. Nie byłoby pani tutaj prawdopodobnie, gdyby nie Janusz Rudnicki, jak to powiedział Zenon Maślona, znany warszawski celebryta, ale przede wszystkim pisarz. A pani oprócz tego, że jest politykiem, działaczem społecznym, jest też pani przede wszystkim krytykiem literatury. Proszę nam, laikom, takim jak ja, przedstawić Janusza Rudnickiego. Czy to jest rzeczywiście taki dobry pisarz, jak go malują? Tak, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Janusz Rudnicki jest wybitnym pisarzem. Muszę to powiedzieć, chociaż nie zawsze jest on sympatyczny. Mówi pani to po znajomości, bo się znać. Ale nie znamy się dobrze, znamy się trochę. Natomiast jest to pisarz, który ma pióro ostre, kontrowersyjne i może być traktowany przez jakichś ludzi mniej rozumiejących literaturę, jako po prostu skandalista. Ale tak nie jest, dlatego że Rudnicki to jest wielki erudyta, ktoś, kto naprawdę ma ucho, bardzo blisko pulsu rzeczywistości. Potrafił przez lata na emigracji, poprzez obcowanie z językiem niemieckim, wytworzyć taką naprawdę bardzo głęboką świadomość języka polskiego. Przepraszam, czy ja dobrze słyszę? Przez używanie niemieckiego lepiej posługuje się polskim? Tak, dlatego że bardzo często ci pisarze, którzy pracują w dwóch językach, nabierają takiego jakby umiejętności słyszenia takich niesłyszalnych dźwięków, jak w muzyce. To znaczy Nabokow, pisząc po angielsku jako Rosjanin, odkrył dla angielszczyzny literackiej jakieś zupełnie nowe przestrzenie. Podobnie Herta Müller, noblistka, która należy do takiej społeczności mniejszości niemieckiej w Rumunii. Ona posługuje się niemczyzną, właśnie taką, która ma taką jakby głębinę, warstwę tego innego języka. I przez to jej niemczyzna jest niesamowicie bogata. Rudnicki coś takiego zyskał dzięki tym swoim latom spędzonym w Niemczech, że on pisze po polsku, można powiedzieć, ostrzej i wyraziściej, jakby stylistycznie tak bardziej... Kęciasty? Nie. Właśnie cieńsze potrafi, cieńszym piórkiem różne rzeczy zaznaczać. No ale on jest przede wszystkim ironistą, szydercą, satyrykiem, który dotyka jednocześnie takich egzystencjalnych czasami strun, które są nagle u tego takiego złośliwca takie prawie rzewne, takie chwytające za serce. No przypomnę Mękę kartoflaną, dwa tomy życiorysty. To są małe formy, takie małe podpatrzenia z rzeczywistości, takie prawie miniatury literackie. Czasami tak gęste, że trzeba przeczytać kilka razy, żeby jakby zobaczyć, ile tam się mieści w tych paru zdaniach obrazu, filozofii, niesamowitego właśnie zderzenia słów, tak zupełnie nowe dźwięki, można czy nowe treści ukazujących. Także jeżeli ktoś uważa, że Janusz Rudnicki jest pisarzem, który często używa słów wulgarnych i do tego się sprowadza jego bycie pisarzem, no to po prostu co ja mogę poradzić? Przeczytać. Akurat jeśli idzie o tak zwany pucz, to ja uważam, że to była fatalna decyzja, że on został zamknięty, skończony przez opozycję. Oni powinni tam się po prostu położyć w śpiworach, siedzieć, nie opuszczać sali, pokazać ludziom, że potrafią zaryzykować, ale też i taką niewygodę znosić. Bo umówmy się, że jak pielęgniarki protestowały w Białym Miasteczku przy poprzednich rządach PiSu, to one spały w namiotach na ziemi, czy w deszczu. I tam były, nie pamiętam, 3 tygodnie zdaje się, a te, które się zamknęły w środku, w tym pokoju numer 7 w tak zwanym urmie, to no, na jakichś takich krzesłach, tak jak my tu, miały taki pokój jak tutaj, sobie prawie gacie w umywalce. I jakoś mogły, a posłowie nie mogli. I ja uważam, że to było fatalne. Trzeba było do końca, niech ich wywloką, niech ich Straż Marszałkowska wyleczy, niech przyjdzie policja do Sejmu. Tak trzeba było działać.